Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Do odwrotnej niż w Suwałkach sytuacji wyborczej doszło w gminie Bakałarzewo. Został tam utworzony i zgłoszony tylko jeden komitet wyborczy. Zarejestrował listy kandydatów do rady tej gminy we wszystkich obwodach. W każdym z 15 jednego kandydata. Gminna komisja wyborcza, opierając się na kodeksie wyborczym, w dniu 18 września wydała obwieszczenie, w którym wzywa komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do rady gminy. Ostateczny termin wyznaczono na dzień 24 września, ale jeśli do najbliższego poniedziałku włącznie nie wpłynie żadna lista, w gminie Bakałarzewo mieszkańcy nie będą wybierać radnych. Mandaty radnych z mocy prawa dostanie cała piętnastka osób zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Ziemia i tym sposobem wybory rozstrzygną się bez głosowania już 25 września. Tak już bywało w innej podsuwalnej gminie Rudce Tartak. Na tym jednak nie koniec. Według dostępnych na stronie PKW informacji wciąż w bakałarzewskiej komisji nie zarejestrowano ani jednego kandydata na wójta. Jeśli ten jedyny uprawniony komitet takiego kandydata zgłosi, to mieszkańcy będą głosować w inny sposób niż pozostali wyborcy. Głosowanie bowiem będzie polegało na zakreśleniu przy nazwisku kandydata jednej z dwóch opcji. Tak lub nie. Popieram lub nie popieram. Jeśli ewentualny kandydat dostanie więcej niż połowę ważnych głosów z zaznaczonym słowem tak, zostanie wójtem. Jeśli większość wyborców oddających ważne głosy zaznaczy nie, kandydat na wójta przegra wybory sam z sobą, bo o wyborze wójta zdecyduje Rada Gminy. Takie odstępstwo od reguły wyboru bezpośredniego przewidział ustawodawca. Identyczne odstępstwo stosowane jest w sytuacji, gdy w danej gminie nie zostanie zgłoszony ani jeden kandydat na wójta. Teoretycznie taka sytuacja w Bakałarzewie jest możliwa. Wówczas radni również wybiorą wójta samodzielnie na nową kadencję.